Teraz jest 2 godziny, biedak. Znowu zaczynamy wczesnym rankiem, jak zwykle. Ja nie wiem, czemu oni tak wcześnie wstają, nawet jak im każe spać sama, to oni tak wstają nawet nie o 6, tylko o 2, 3 w nocy mi się budzą, a ja się tylko denerwuję. No. W każdym razie Maja chyba chodzi na 5 do pracy, czy na 6 nawet, dlatego już mi coś wyskoczyło z jej kariery, tak? Maja nosi kije golfowe za Mirosławem Landgrabem. Czy przypadkiem Mirosław Landgrab nie jest teraz na studiach? Nie, żeby coś. Kto ogląda przygody Mirka studenckie, to wie, o co chodzi. Co my tu mamy w ogóle? Magnat przemysłowy nachyla się i pyta, czy powinien użyć żelaznego kija numer 9, czy może zwykłego. O Jezus. Ale mam odpowiedzi, nie wiem, i to obojętne. Wydaje mi się jedna i druga zła. To zniknęło, czy ja kliknęłam? Aha. Nie wiem, co się stało. Chyba zniknęło, bo za długo się zastanawiałam. Także no... To by było na tyle, jeśli chodzi o karierę zawodową Mai. Sławek robi śniadanie. Ups, to mamy bajzel na kółkach. Niech to ktoś posprząta. Na przykład Cyryl, który też od rana na nogach. Karolinka... O, Karolinka idzie też troszkę ogarnąć. Fajnie. O, fajnie, dziewczynki sprzątają. Kochane są. A, Palbina. Palbina ma wszystko w nosie, siedzi za telewizorem z samego rana. Ona już nic nie musi robić. Bo po co? No po co? Idź sobie chociaż weź prysznic. Kazała mi się przebrać w ogóle, ale widzę, że nie. Że nie jest zainteresowana. Tu znowu mamy puste miski. Posprzątaj, wyrzuć, no. Subladawa! Kalinka będzie jadła. Kornelia się bawi na górze. Ale zejdź już na dół, bo i tak do szkoły będziesz szła. No, można teraz jeść. Ty też sobie zjedz. Macina Łosino. Najdłużej Sławek nie schodzi do szkoły. Same to prawda. No, ona już idzie. Se vuole de mi lado. Ale podjadła, to najważniejsze. Se pene la fuerza. Vuoi se ne. No lo puoi. Chcesz trochę podjechać. Se te se ne. Na co ty się napisz tutaj? Dzisiaj mamy jedną turyzmę kajtka, więc myślę, że powinien zrobić albo wyjść do mama. Bez jakiegoś tam imprezowania. Se la fuerza la fuerza. Tylko już mam dopiero No ale to nic. Pewnie Janą. Ty już nie zdążyłaś na to, co? Nie, jeszcze zdążysz. Nie, do szkoły już. Już jedzie autobusem. A żeby nie było tej faworyzacji, że wiecie. Karolina musi autobusem, a Karolina tu siadła, nie? Tak, jeszcze Balbinka na koręca Cyrilla. No słuchaj, no weź się oświetli ma i w końcu. Ile można czekać? Ja mamy głodnego kandydata. I on widzę, chce dużo robić ze Sławkiem, więc Sławek się nim zajmie. Sławek się nim zajmie. O, a ty idziesz do Lity, dobra. Nie. Sławek, idziesz do syna. O, proszę bardzo. Przytul. Zostaw tam, oni po prostu nie mogą po prostu się od... Już twój własny syn się dla ciebie nie liczy, tak? Nie możecie wszyscy naraz iść do tego dziecka. Ja was bardzo proszę. Możemy? No tak, nie możesz. Zachowaj resztki i posprzątaj tutaj. To, co nie dojedli. Ty poszłaś do małej, tak? No to proszę bardzo. Chodź synek, tatuś się tą zajmie. Ty chcesz być przytulany, łaskotany. Możesz się tam bawić. Przytul. Łaskotki. No ale przytuliłeś tego czy nie? O. Kajetan nie jest żadną skórą i kości. Już nie przesadzajcie.
O, uważaj, idzie. O, awans. Nice. Uważaj, to nas spadnie. Miło. Przywitajmy go. Może ty, jak już tam stoisz, to... Powitaj go. Ktoś tu jeszcze przyszedł do nas? Jestem Leon, no bo to już nie nasz ten. Powitałaś? Zabawę, jaki dowcip. Macie dobre relacje? Z ciekawości? Takie sobie, to możecie sobie je podbić, bo czemu by nie? Piątka. Jakiś tam uścisk, tam podziwiaj go. Jeden dowcip. Coś tam pogawędkę. To będzie tyle. Ty rozmawiasz ze Sławkiem. Ale ty masz bardzo dobre relacje ze Sławkiem, Cyrylku. Balbina. Czekaj, czekaj, czekajcie, czekajcie. Sławek. On jest głodny. Czemu on nie jest? Dobra, on już będzie jadł, dobra. Tak, Balbina, weź na stronę tego... Gdzie on mógłby iść pogadać? Z tym Cyrylem, co? Żeby ona mu tam nagadała. Podejdź tu. Podejdź tu. A Sławek wrzuci Lolitę do kolica. Tak. Chodź, Cyryl, chodź. Matka, chcę sam pogadać poważnie. Słuchaj no. Tak dłużej być nie może. O, patrzcie, patrzcie, o czym ona w ogóle myśli. Kiedy się zaręczysz, chłopie? Ile mam czekać? Słucham. No nie wiem, mamo. Wolę jednak deser. Z bitą śmietaną, niż zaręczyny. Deser z bitą śmietaną, odbiło ci. Lepiej sypij to, co myśli i wyciągaj ten pierś na grupę. Bo tak mi będzie dłużej, rozumiesz? Ja organizuję długi obiad. Rodzinę. I masz to zrobić. Kumasz, czeczek? Gdzie są urodziny twojego brata? Ale jutro, albo w sobotę, masz się oświadczyć. Mali, rozumiesz? Mnie to nie obchodzi. Rozumiesz? Tak. Jest po prostu cała matka. No i teraz obejmę. I... gdzie tu jest rodzinny podzonek? A jest. No. Smok, masz mi kochany. Cię wziąć w garść. Dmuchawka. Jaka dmuchawka, Balbina? Ogarnij swój mózg. Kajtek, kochany, pokaż się. Masz tutaj złoto ładne. Więc super. Balbinka, weź go. Weź Kajtusia, proszę cię. O Boże, Cyryl, co ty teraz poczniesz? Pokaż mi tutaj, kochany. Jesteś bogiem roka. Ojej, ja nie mam do ciebie nic muzycznego. Biedny. A, no to dobra, idź odłóż zabawki. Proszę cię bardzo, chodź. Sławek ogląda papier toaletowy. Nie mam pytań, moi drodzy, nie mam żadnych pytań. W ogóle Sławek chyba pójdzie do pracy, powiem szczerze. Dawno nie pracował nad samochodem, więc niech też to idzie zrobić. Tak, tutaj mam zmieniacz pogody, to już jest po prostu w moich seriach podstawa, bo... Ja po prostu nie mogę nagrywać, jak jest deszcz, bo oszaleć można. Rozmawiasz dalej z nim? Tak, i wy jesteście w ogóle przyjaciółmi, tak że fajnie. Może go nie romantycznie, Boże, dziewczyno, ty mi tutaj nie rób żadnych akcji, dziewko, proszę cię. Cyril, a ty jakie masz zatem relacje? Ach, na maksa, ale masz małe relacje z córką, więc... Czemu wiesz, że się tam leżą? A ty możesz pomóc ojcu? Przestań. Sławek, idziesz tu. Chciałam zobaczyć, czy on może mi pomóc. Nie możesz mi pomóc. Ale możecie jednocześnie naprawiać. Ej, rodzinny biznes, co? Zostaw go. Czy my mamy śmietnika? Dlaczego oni wywalają mi śmieci? No nie mamy śmietnika, bez jaj. Co się stało z naszym śmietnikiem? No bez jaj. A tutaj nie ma takiego...
Boże, nie mamy śmietnika. I co ja mam zrobić, że nie mamy śmietnika? No taki kół był, nie? Czy ktoś wie, co ja mam zrobić? Jak nie mam śmietnika? Ja nie wiem, w ogóle jakim cudem go nie mam, ale... Przypomnijmy, to może tu gdzieś w przeczorach jest schowany? Nie no. Nie ma go. Nic nie łączaj. Chociaż dobra, może ona już tam, wiecie. Jumpretę szykuje. On się bawi. O, tutaj jesteś kochany, ale idź zrób siusiu najpierw, a potem sobie się baw. Dobrze? W tej kolejności bym chciała, żebyś... No, musimy teraz zrobić te urodziny, bo... No, Barbina sobie siedzi. Bo. Chyba tak. Tak, póki on nie jest śpiący, więc tak. Zadzwoń. Zadzwoń do Damiana i zadzwoń do... Boże, już tu jest, to zadzwonimy do Aliny. No i to tyle. O, i jeszcze może zadzwonić do Jasmine. Ale Jasmine chyba nie odbierze telefonu. To jest już 14 minut odcinka, a mamy dopiero 13 godzinę w Simsach. O, rany. No to Anny to... No to zadzwoń do Anny. Powinnam poczekać do 15. Nardfood! Creepet Elu. Bo oni chyba nie przyjdą. Bo są w szkole i w pracy. No, pewnie, że przyjdzie, ale reszta do nich chyba zostanie, no. No niestety, bo oni są w szkole. Musiałabym... I... O 15 do nich nie ma. Alina? Co się stało, Alinie? Bez jaj. Przecież my byłyśmy przyjaciółkami, a ona mnie teraz nie lubi? No. Nie podoba mi się to, jak to się wydarzyło. Damian jest w pracy, nie ma sensu nawet do niego dzwonić. Gdzie jest Jasmine? Halo? Jest tutaj Jasmine. Samantha, Damian, odbij na te twoje relacje. Ja, Samantha? Damian, nie. Tak, oczywiście, oczywiście. O, rany. Ty. Daj już spokój temu Bożyjowi. Tego śmierdziuszka i nie zmień. A wiem, pieruchy. Ale fajnie. Ojciec z synem. Aż im fotę cyknę. No, mogą taki biznesik sobie zrobić wspólny. Dobra. Komu znowu telefon dzwoni? Czy chcesz nie... Czy ona myśli, że ja nie wynajmę. O, super. Poszłaś do tego dziecka. Idziesz, super. No nie, ja bym energia spadła, a to zawsze nie wiem. Czy jeszcze będę u nas... O, przyszła Diana! Diana przyszła! Powitaj wszystkich! Diana, chcesz po mnie chodzisz? Już babcia idzie. Nasza. Dasia, bim. No nie mamy kupa, to jest po prostu niedorzeczne. Diana już jest nastolatką oczywiście. Obejmij.
się kładzio! Co to jest? Ach, Konstantia. Cyryl ma wolę, no, zauważyłam. Super dziewczyny, że miałyście wspaniały tydzień. Teraz może brat będzie miał urodziny. Cyryl? Cyryl poszedł oglądać tort. Ty się poszedłeś zdrzemnąć. Ty idziesz w tort. Idź rób siku. Kurde, no, zrób to siku. I weź prysznic. Halik. A wy podejdźcie tu. Sławek, dospałeś? Chociaż trochę? Weź prysznic. Kochany, idziesz siusiu? O, dobra. Dobra. Jest już dobra, kazałam zrobić siku. Aha, bo ja mu chyba kliknęłam, żeby zrobił siku i... Zadzwoń po... Jasmin. Przyjdzie? Super, super. I jeszcze zadzwoń do Marcinki. A, mi się wydaje, że Alina nie przyjdzie, bo ona ma małe dzieci. Dlatego ona nie chciała przyjść. No, a właśnie nie ma... No dobra. Co tam znowu się dzieje? Okej, okay. Już wszyscy są. W miarę. Więc przynieś kajtka. On jest w ogóle platynowy, nie jest super. Halo. I tu mi podejść wszyscy. To jasny ciasny i zaraz cię trzasnę. No, halo. Idź po to dziecko. Znowu się tu hałas robi. No przynajmniej była, że jest. Znowu pokuba jest głodna. Chodźcie na urodziny. Dziewczynki. Chodźcie. Chodźcie, dzieciaczki. Kto to? Jakaś Monika brutal. Teraz gdy nie ma... Nie, weź, ja cię zwolnię. Dobra, zobaczymy, co nam skajka wyrośnie. I różowa kierunka. Kaję tam to dziecko. Chodź tutaj swoje kontakty pobrać z Anką. O nie, ona chyba jest na ciebie obrażona. O nie, no oni tutaj jutro ma urodziny, kurczę, ciągle mam jakieś urodziny. Dobrze, to pada z nim. No macie fajne relacje razem, chodź potańczyć. Muszę pamiętać, żeby ten popiół wykarmić. I pieski, ale pieski mają mieć, dobra. Na Boga. Czy wy to widzicie? Kajtek, ty śpisz tu.
kupić jeszcze weź tort. Witam ja cię. Co ty robisz? Z ojcem? Nie. Jesteś też. Te tańczą kiwluka i ty idziesz skorzystać? Super. Narzuki was. Idziesz rzucać piłką? Spoko. Ale pojęcie? Dobrze kochani, będziemy kończyć ten odcinek, bo znowu trwa wieczność. Boże, tutaj jesteś taki... przyszedł i się tutaj panoszymi. Ja już sobie ich tutaj poogarniam. No i w tym się w kolejnym odcinku myślę, że zobaczymy się dopiero w sobotę na imprezce rodzinnej, którą organizuje Balbina. I zobaczymy, czy Cyril oświadczy się Annie, może Annie, Mai, tak. Która nie chce tych zaręczyn, więc no nie wiadomo, czy je przyjmie ten czy tak. O, wakacje jej się marzą. No, także tego. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!